Szanowni Państwo, witamy w nowym odcinku programu Przegląd na antenie wielokulturowej telewizji regionalnej BMTV. W studiu w tradycyjnym składzie Jerry Mayer. Rajmund Klonowski. Dzisiaj to Ty jesteś moją prawą ręką. Taka zmiana. No, zmiana nie zaszkodzi. No, szkoda, że taka zmiana pogody, że już się zrobiło zimno. To jest też naturalna kolej rzeczy. No cóż. Tak jak chyba... Słychać nawet po Tobie. No niestety, trochę tak. Okazało się, że letnie ubranie już nie pasuje, żeby po forum ekonomicznym w Karpaczu wspinać się na Śnieżkę. A skoro mówimy o naturalnych kolejach rzeczy, to nastąpiło coś, co jest chyba już zjawiskiem takim dosyć powszechnym, mianowicie to, że po raz kolejny polska reprezentacja w piłce nożnej zwolniła selekcjonera. No to i to tylko piąty raz od Mistrzostw Świata w 2018. No cóż, no. I to mnie się wydaje, że to może być chyba podstawowa przyczyna jakości gry kadry. To może całkiem możliwe. Generalnie co się stało, że no, ten dla naszych widzów, którzy nie są wtajemniczeni, nasi widzowie na 100% pamiętają Euro 2016, kiedy Polska zaszła wysoko tam i przegrała tylko w rzutach karnych z Portugalią. Z Portugalią właśnie tego selekcjonera, który został właśnie zwolniony z reprezentacji Polski, bo wówczas on był selekcjonerem Portugalii, Fernando Santos. Ale po kolei, tak. Potem jeszcze przez 2 lata trenował Adam Nawałka, był selekcjonerem Polski, aż do nieudanych Mistrzostw Świata w 2018 roku, kiedy no, moim zdaniem on zbytnio kombinował. To się wszystko zaczęło od porażki w eliminacjach z Danią. To wtedy on zaczął zbytnio kombinować, chyba chciał próbować bardzo inne warianty, no ale no nie wyszło mu. No i potem zdecydował się nie kontynuować współpracy, bo ówczesny prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, no, słynny piłkarz lat 80. Zbigniew Boniek, to mu proponował, żeby zostać na stanowisku, no ale on powiedział, że nie chciał. Myślę, że on się wypalił. Przyszedł kolejny selekcjoner, Jerzy Brzęczek, wujek Jakuba Błaszczykowskiego, którego pewnie też znasz, mimo że wiem, że nie jesteś fanem piłki nożnej. No, osobiście nie znam, ale... Nie, no osobiście to wiem, że nie, znaczy, chociaż wiesz, nigdy nie wiadomo w naszym świecie. Potem ten został zwolniony Jerzy Brzęczek przed Euro 2020, który się odbył ze względów covidowych rok później. I został zatrudniony Paulo Souza, który był pierwszym Portugalczykiem, który Polskę trenował. No, z którym ten styl taki bywał, no, powiedzmy niezły, ale i tak nie do końca, bo jednak Polacy strzelali dużo goli za jego kadencję, no tylko że też jeszcze więcej dostawali, nie? Potem on uciekł do Brazylii, bo dostał dobrą ofertę z klubu brazylijskiego. To przyszedł jeszcze kolejny selekcjoner, Czesław Michniewicz, który no doprawdy ten bardzo często był nękany przez naszych kolegów, ten dziennikarzy, ze względu na jakieś takie dawne niejasności dotyczące afery korupcyjnych w latach 2000. No, ale on dowiózł, no stylem to nie porywał, ale dowiózł reprezentację Polski tam do wyjścia z grupy. No i to chyba był najlepszy wynik polskiej reprezentacji na Mistrzostwach Świata od... No, od lat 80. No, od lat 80., od czasów chyba właśnie, kiedy grał Boniek. Tak, i doszła jeszcze jakaś afera premiowa, po której on nie został przedłużony kontrakt z nim. Co ja tak do końca, no nie wiem, czy to był dobry pomysł, bo coś mi mówi, że prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej, obecny prezes Cezary Kulesza, wiedział o tych różnych rzeczach, no ale tutaj możemy sobie spekulować. I on chciał uzyskać efekt wow i zatrudnił byłego trenera reprezentacji Portugalii, właściwie selekcjonera, Fernando Santos, o którym wspominaliśmy, który przecież z Portugalią zdobył Mistrzostwo Europy i który wielokrotnie no nie tylko wychodził z grupy i na Mistrzostwach Świata, i na Mistrzostwach Europy, ale jeszcze ten, no,
dochodziły dość daleko. No ale coś tu nie wyszło. Coś tu nie wyszło, bo... No ale właśnie co mogło nie wyjść? Bo mnie się tak wydaje, że skoro wychodził z grupy i to na różnych imprezach, to on był selekcjonerem reprezentacji Portugalii chyba dłużej niż rok. O, znacznie dłużej, znacznie dłużej. On najpierw był ten selekcjonerem reprezentacji Grecji, wiesz, jak był Euro 2012, co zresztą wtedy Polska zremisowała u siebie na Stadionie Narodowym 1-1. Potem był selekcjonerem własnego kraju, czyli Portugalii, no i potem zdecydował, że no, jako chyba ostatni przed emeryturą, bo on już jednak ma 68 lat, no, jako ostatnie wyzwanie przyjedzie do Polski. No ale coś tam nie wyszło. Trudno mi tak naprawdę do końca ocenić dlaczego, ale moje wrażenie jest takie, że on nie do końca się był przygotowany na ten cały chaos informacyjny i organizacyjny, który miał miejsce tam w PZPN-ie, bo tam różne afery tam wychodziły. Niektóre takie bardziej nadmuchane, no, rozmuchane, niektóre powiedzmy takie może poważniejsze. I druga sprawa, ja myślę, że tak, no, że on może pomyślał o tym, że no, okej, to będzie Polska, no okej, no, grają tam na każdym turnieju, raz wyszli z grupy, raz nie. No, ale tam no, nie będę musiał nie wiadomo ile robić, oni i tak się zakwalifikują na euro i tak dalej. No, ale niestety tak nie wyszło. Nie szukał tak naprawdę do końca nowych twarzy. I myślę, że jako ruch desperacki w ostatnich dwóch meczach sprowadził dwóch no, takich reprezentantów, o których szczerze oni nie są w formie od dłuższego czasu, czyli Grzegorz Krychowiak i Kamil Grosicki, ten słynny Turbo Grosik. No, z drugiej strony właściwie no, Santosz jest w wieku takim przedemerytalnym, czy nawet już emerytalnym tak naprawdę. No, ale z drugiej strony jest dużo głosów, że reprezentacja Polski to też właściwie w tym momencie jest zbieranina takich futbolowych emerytów. W dużej mierze. To znaczy i tak i nie, bo tutaj bardziej chodzi, mam wrażenie nawet nie tyle piłkarskich emerytów, ale tak jakby przypadkowych ludzi, wiesz, między sobą grających, którzy grają zazwyczaj dobrze w klubach, wiesz, łącznie z kapitanem Lewandowskim, a którzy tutaj jakoś nie ten. I to jest trochę niepokojące, tak? Jako kibic reprezentacji Polski to jest niepokojące zjawisko, no bo wiesz, ci się starzeją, Lewandowski też się starzeje, on młodszy nie będzie. No i co to będzie to następne pokolenie robić, tak? A taki Santosz z kolei, widzisz, no on się przyczynił jednak też do tego, że na historyczną porażkę z Mołdawią i historyczną porażkę z Albanią. Znaczy, z Albanią to pierwszy raz od lat 50., nie wiem, czy wiesz, przegrała Polska. No tak, tak czytałem, ale inne jest pytanie tak naprawdę. Na ile to rzeczywiście Santosz się do tego przyczynił? Ja myślę, że to trochę, że to nie jest oczywiście tylko jego wina, wiesz, i ja myślę, że tutaj no trochę każdy ponosi trochę winy, tak, bo znaczy, i piłkarze, którzy przecież na boisku byli, przecież to oni mieli z założenia robić to, co Santosz prosił i no wiadomo, no te PZPN też ma swoją winę, także no nie wiem, czy tak do końca jest sprawiedliwe, że tylko Santosz wyleciał. Ja myślę, że to nie jest sprawiedliwe, ale przede wszystkim jeżeli jest problem, który chce się rozwiązać, to trzeba szukać nie winnych i mówić o winie, tylko mówić o odpowiedzialności. Tak, i tutaj właściwie no, czytamy, że w ciągu 9 miesięcy niepełnych, tak, kiedy Santosz był selekcjonerem reprezentacji Polski, odbyło się łącznie 10 treningów tejże reprezentacji. Tak. Plus 5 meczów, z czego 3 zostały przegrane. No i pojawia się wtedy naturalne pytanie, to kiedy on właściwie miał cokolwiek z tą drużyną zrobić, kiedy w ciągu 9 miesięcy było tylko 10 treningów. No to oznacza, że no tak w dużym uproszczeniu praktycznie był to jeden trening miesięcznie. No i tak i nie, bo wiesz, też pamiętajmy o tym, że
Pamiętajmy też o tym, że wiesz, że tak naprawdę to jest problem każdego selekcjonera, tak? No, ja akurat nie jestem ekspertem od tego, ale z tego co wiem, są tacy selekcjonerzy, którzy jednak jeździli po piłkarzach. Nawet czasami organizowali im jakieś indywidualne treningi i tak dalej. Z tego co wiem, to Santusz tego nie robił. Znaczy, no, ja akurat nie wiem, więc no może i nie robił, ale pytanie też, czy piłkarze chcieli. Czy PZPN dysponuje w ogóle jakimiś środkami, żeby piłkarzy do czegokolwiek zmusić? Bo, trudno powiedzieć, wiesz. Bo na dobrą sprawę no, mamy bardzo dużo komunikatów, mhm. tak? O tym, że jakieś decyzje dotyczące nawet selekcjonera prezes PZPN-u z piłkarzami reprezentacji omawia. Mhm. No to pytanie, czy to jest normalna praktyka, czy nie. Ja to akurat nie znam się, więc nie mówię, że jest tak, czy inaczej musi być. Druga rzecz, no to jest taka, że pytanie, czy Santusz po pierwsze był zatrudniony w porozumieniu z piłkarzami, czy nie było tak, że oni dostali selekcjonera, z którym absolutnie się nie dogadują i nie było to wcześniej sprawdzone, czy też stało się odwrotnie. Oni wybrali sobie akurat może takiego, o którym wiedzieli, że nie będzie im utrudniał życie, przeszkadzał w występowaniu w reklamach proszku do prania, zegarków, telefonów komórkowych i tak dalej. Bo nie ma co ukrywać, dla wielu piłkarzy najwyższych szczebli, no to piłka nożna to jest pewien taki właściwie no, dodatek tak. już do zupełnie poważnego biznesu, jakim są inne rzeczy. Poza no, tym jeszcze kwestia, no tutaj czytałem taki komunikat, że na kolacjach przed meczami reprezentacji, no to jest podawane wino, wódka i prezes PZPN-u mówi, że on to sobie nie wyobraża, że mogłoby być inaczej. No to, tak, no tak. to pytanie, jeżeli tam... O czym zresztą Lewandowski dość ostro się wypowiadał. No to właśnie, jeżeli piłkarze przedobrzą sobie z winem i wódką i z kolacją i na drugi dzień biegają w stanie zatrucia pokarmowego albo skacowani. Z tego co wiem, to nie dotyczyło piłkarzy akurat, to bardziej dotyczyło działaczy PZPN i ludzi, czy przynajmniej tych ludzi, którzy dookoła nich są. I to jest kolejne pytanie, no bo przecież przy PZPN-ie ostatnio było dużo takiego smrodu, nawet część sponsorów się wycofała. Tak. Po tym jak się okazało, że na mecz reprezentacji z samolotem VIP-owskim lecieli jacyś VIP-owie skazani w aferach korupcyjnych tak, jeszcze związanych z piłką nożną. Ochroniarz Lewandowskiego, który był w takiej grupie niezbyt ciekawej. To znaczy, no ochroniarz Lewandowskiego to jedna rzecz, ale tam się okazało, że prezes PZPN-u mówił, że to na zaproszenie sponsorów oni byli tak, zaproszeni. Tak. Sponsorzy powiedzieli... Jeden się przyznał w końcu, potem na końcu. Tak, ale on no, rzeczywiście ten prezes PZPN Cezary Kulesza bardzo kiepsko to rozgrywał, bo on tak powiedział, że to właściwie wiesz, ogólnie tam z komunikacją od kiedy PZPN-em rządzi Cezarem Kuleszą jest jedna wielka katastrofa. Zresztą, słuchaj, no, już sam fakt, wiesz, że ten prezes nie lubi wypowiadać się publicznie, co jest już, no, to jest bardzo znany fakt i zresztą to było widać nawet, jak była prezentacja Fernando Santosza, kiedy on powiedział Felipe Santos, to już moi portugalskojęzyczni znajomi to byli tak rozbawieni. Powiedzieli, no nie dość, że nie to imię, to jeszcze zrobili z niego Brazylijczyka, a nie Portugalczyka, bo wiesz, bo w Brazylii to jest Felipe, a po portugalsku to jest Filip, aha. więc wiesz, są takie niuanse. No z drugiej strony, według różnych doniesień prasowych, no to Fernando Santos zarobił chyba 9 milionów złotych. W ciągu tych niepełnych 9 miesięcy, więc szczerze mówiąc, za takie pieniądze to ja bym się też zgodził, żeby mnie imię ktoś przykręcił. Natomiast co do prezesa PZPN-u, no to też bądźmy szczerzy, nie każdy dobry działacz, dobry prezes jest też dobrze wypadający przed kamerami. Więc nie, jeżeli to on to nie to lubi albo nie może, w porządku, może zatrudnić sobie rzecznika, ale czy tam jeszcze coś. I właśnie o to chodzi, że nie zatrudnił jakichś dobrych specjalistów od PR-u,
jego konto twitterowe, czy tam, przepraszam, teraz już nie Twitter, tylko X, chyba ten, co się nazywa, to jego konto twitterowe w ogóle nie wiadomo, czy to on w ogóle zarządza, czy to ktoś z jego otoczenia, bo czasami puszcza komunikaty, a potem co do czego, to już zupełnie nic wspólnego nie ma, no, nie mają jego czyny z jego komunikatami. No więc... Ale umówmy się, ten miniony weekend to pokazał jedną rzecz, że istnieją trzy rzeczy w tym momencie, akurat kiedy rozmawiamy, są trzy rzeczy, które istnieją tylko teoretycznie, tak? Bardzo dobra litewska reprezentacja koszykówki, no bo wiesz, no, historyczna porażka z Łotwą. Muszę ci powiedzieć, że oglądałem tutaj na Łukiszkach i po prostu no, byłem jednym z tych, którzy nie oglądał do końca, bo no, nie dało się, no, po prostu taka różnica upokarzająca. Potem dobra reprezentacja Niemiec, no bo jak wiesz, Hansi Flick, były trener Lewandowskiego zresztą w Bayernie, wyleciał z posady selekcjonera, także to jest chyba teraz taka moda. No, przegrał jednak 1-4 z Japonią, ale twierdził, że jest bardzo dobrym selekcjonerem, więc jeszcze może mu uwierzyć. No i potem już Fernando Santos, który wyleciał z reprezentacji Polski. Także ten miniony weekend dosyć... No, ja tak teraz pomyślałem, że tutaj może być problem taki, że piłkarze w dzisiejszych czasach wcale nie muszą szanować selekcjonerów i trenerów. No, bo... w jakiś sposób na pewno, bo wiesz, no, na takiego Lewandowskiego, powiedzmy, czy Zielińskiego, no to wiesz, no, taki trener, powiedzmy, z ekstraklasy, no to trudno, żeby robił na niego wrażenie, że jak on na co dzień pracuje, nie wiem, z Szawim, czy no, z takimi no, trenerami wysokiej półki, tak? No to jest jedna rzecz, ale nie tylko chodzi o trenerów z wysokiej półki. Mhm. Ilu trenerów zarabia kwoty chociażby zbliżone do piłkarzy z najwyższych półek. Jak Santusz w ciągu roku zarobił 9 milionów, no to Lewandowski może być, że 90. I to też w sytuacjach takich czasami podbramkowych, kiedy ludzie puszczają emocje, no to też może po prostu człowiekowi się zwolnić hamulec na języku i palnie takie, że a co ty mnie zrobisz? Ja od ciebie i tak więcej zarabiam, ja ciebie mogę kupić, tak? Tym bardziej, że faktycznie no, piłkarze polscy grający w zachodnich ligach, w wysokich różnych klubach, tak, no to zarabiają tyle, że oni mogliby cały polski PZPN kupić tak naprawdę, no jakby tak się zrzucili. W sumie tak, no, może to jest pomysł. Słuchaj, no i to jest... podsuwamy wam. Znaczy nie, no to nie sądzę, że to byłby dobry pomysł, no bo przecież PZPN-em rządzą emerytowani piłkarze. No PZPN-em rządzą emerytowani piłkarze no, najczęściej albo z okresu komunizmu, którzy jeszcze żyją... Nie, no ale tacy się skończą wkrótce, tak? No przyjdzie moment, że to Robert Lewandowski będzie rzeczywiście bardzo realnym kandydatem, a może i prezesem PZPN. No wiesz, to jest inteligentny chłopak, więc ja bym się... No nie wiem, jeżeli on... Ja myślę, że jakby on rządził, wiesz, to jest mimo wszystko inteligentny chłopak i myślę, że on by raczej miał koncepcję, nie? Trudno jakieś... powiedzieć, bo to wcale to, że ktoś jest świetnym graczem, nie, on niewątpliwym jest świetnym graczem, królem strzelców, no to nie oznacza, że może sobie dobrze radzić w innych rzeczach. Tak? Ale tak to, że ktoś jest dobrym lekarzem, nie oznacza, że będzie dobrym politykiem. Nie, to wiadomo. W litewskiej polityce mamy takie przykłady. No tak, mamy takie przykłady, ale nie tylko zresztą w litewskiej polityce. No ale wiesz, wracając do tego, on i tak powiedział, no dał do zrozumienia w jednym z ostatnich wywiadów, że on chyba nie wie, czy on nie do końca wie, czy on będzie chciał po karierze tam się kręcić tak bardzo wokół piłki. No, czas pokaże. Są też dobre wiadomości. Właśnie. O co chodzi z tymi javelinami polskimi? Bo zdaje się, że one przecież polskimi nie są. No, javelin, czyli tutaj naszym widzom wypada wyjaśnić, że to jest w tym momencie już taki kultowy wręcz za sprawą wojny na Ukrainie granatnik przeciwpancerny. To jest produkt amerykański. Tak. Natomiast... podczas trwających właśnie w ubiegłym tygodniu w Kielcach, tak, targów zbrojeniowych,
zostało ogłoszone, że amerykański producent javelinów umawia się z polską grupą zbrojeniową na to, żeby produkować javeliny także w Polsce. No to wiąże się zarówno z zwiększonym popytem na ten produkt, jak też naprawdę rewelacyjną promocją, jaką zrobili mu Ukraińcy. Bo Javelin no to jest granatnik przeciwpancerny nowej generacji. Czyli czym to się różni? Pierwsza różnica jest taka, że to jest wyrzutnia jednorazowa. Dawniej pierwsze takie granatniki przeciwpancerne, jak na przykład sowiecki RPG-7 albo niemiecki Panzerfaust, no to były granatniki tak zwane bezodrzutowe, co oznacza, że nie było odrzutu po strzale, dlatego że to jest po prostu rura i gazy wylotowe wylatują z tyłu. To one nie były jednorazowe. Można było po prostu nowy pocisk w to włożyć, pociski różnych rodzajów i wtedy strzelać znowu. Z tą tylko różnicą, że te granatniki one strzelały pociskami niekierowanymi. To znaczy, że... No, że można było źle trafić. Można było źle trafić, wszystko zależało od strzelca, od wiatru, od wielu różnych rzeczy. Pociskami rakietowymi, więc czasami też mówiło się, że to rakietnica tam i tak dalej. Natomiast późniejsze generacje tego rodzaju no, broni, to już bardzo często były jednorazowe, na tej zasadzie, że lufa jest zarazem tubą transportową, i po prostu, kiedy przygotowuje się do strzału, to się to tam rozciąga, otwiera, odbezpiecza, oddaje strzał i wtedy wyrzuca się po prostu zużytą broń. Dlaczego się wyrzuca? Bo w przypadku takiej broni też jest oczywiście środek obronny. I dzisiejsze czołgi czy transportery pancerne w to są wyposażane, czyli odpowiednie czujniki laserów, więc jak dalmierz laserowy namierza taki cel, to sam strzelający także jest namierzany i w jego kierunku jest kierowany ogień w odpowiedzi na jego wystrzał, dlatego najczęściej, najrozsądniej jest od razu po oddaniu wystrzału rzucać tą broń i zmykać jak najdalej po to, żeby przeżyć. Więc użycie takiej broni nie jest miłe i bezpieczne, że się sobie siedzi gdzieś bezpiecznie za górką i strzela, i przeładowuje i tak dalej. To nie jest tego rodzaju broń. I no natomiast javeliny to jeden z tych rodzajów broni, które Ukraina otrzymała do obrony przeciw Rosji. One się tam naprawdę rewelacyjnie sprawdziły. I zapewne dzięki tej popularności, ale także między innymi i temu, że polska armia chociażby chce się doposażyć w ten sprzęt, będą one produkowane w Polsce. O, dlatego to określenie, tak? Polskie javeliny. No dokładnie, więc to rzeczywiście jest bardzo dobra wiadomość, bo im więcej Polska produkuje nowoczesnego sprzętu, no to tym staje się krajem zarazem bezpieczniejszym, jak też i bogatszym, bo to po prostu są dobrze płatne, wysoko wykwalifikowane miejsca pracy w sektorze, który ma też perspektywy rozwojowe. No tak, no, perspektywy rozwojowe nawet, wiesz, jakby ta wojna się zakończyła niebawem, na co się i tak nie zanosi, to wiesz, jest taka zasada, tak, no, chcesz pokoju, przygotuj się do wojny. Ale o Ameryki nie odkrywamy, mówiąc o tym. No to prawda, natomiast no, te polskie javeliny mogą być przecież także dostarczane i Ukrainie. W obecnym kontekście jak najbardziej to wskazane. Aczkolwiek to wcale nie może, może nie być takie oczywiste. Czemu mówię, że to nie takie oczywiste? Bo Polska z Ukrainą właściwie teraz, no przynajmniej jeżeli chodzi o publiczne wypowiedzi, zaczyna coraz ostrzej konfliktować. Tak, i właśnie no, zdaje się, że brakuje trochę zrozumienia między sobą, ale ty trochę opowiedz więcej o ostatnich doniesieniach właśnie. Bo tutaj była przecież kwestia tam, no ktoś próbował poróżnić oczywiście na tle historycznym, potem tu chodziło o rolników.
To właśnie chodzi o kwestie rolnicze, no bo należy to podkreślić, że agentura rosyjska działa w sposób bardzo przemyślany. I konflikt polsko-ukraiński no to był przez lata programowany. Trzeba tutaj przypomnieć, że w czasach okupacji w Polsce przez 50 prawie lat w Urzędzie Bezpieczeństwa działały dwa wydziały narodowościowe. Jeden zajmując się kwestiami żydowskimi i drugi zajmując się kwestiami ukraińskimi. I te wydziały, no to one z jednej strony oczywiście te grupy narodowościowe tam infiltrowały, inwigilowały, ale jednym z ich zadań było też produkowanie materiałów, które rozniecałyby konflikty między Żydami i Polakami, między Polakami i Ukraińcami. No i, to powiedzmy sobie też między Litwinami a Polakami. Tak, ale nie było litewskiego wydziału UB. Dlatego, że mniejszość litewska w Polsce była bardzo nieznaczna liczebnie i z drugiej strony też była taka kwestia, że prawdopodobnie Rosjanie uważali, że konflikt polsko-litewski nie musi być rozniecany w samej Polsce, bo wystarczy do tego zaangażować siły na Litwie. Tymczasem w Polsce akurat programowano konflikt przeciw, nastawienie przeciw Ukraińcom, bo to robiono po to na wypadek, gdyby te kraje, narody się kiedyś pod rosyjskiej okupacji wyzwolili. No i to wyzwolenie nastąpiło, Urząd Bezpieczeństwa został zlikwidowany, no ale przecież i te tworzone materiały i ludzie, którzy tym zajmowali się, no to nie wyparowali, prawda? No tak. Więc to jest jedna rzecz. Druga też rzecz jest taka, że niezależnie od tego, no to istnieją realne problemy między Polską i Ukrainą, między Polakami i Ukraińcami. I te problemy, one muszą zostać rozwiązane, dlatego że one są wykorzystywane właśnie też do eskalowania tych konfliktów i ich podsycania. I tu przykładem takiego realnego problemu jest kwestia zboża. Tak. I oto akurat jest ta kłótnia. Jeden z wysoko postawionych przedstawicieli władz ukraińskich zagroził nawet publicznie, że Ukraina zaskarży Polskę do Komisji Europejskiej, do sądów międzynarodowych poda. Dlaczego? Bo Polska zapowiedziała, że jeżeli Komisja Europejska nie przedłuży po 15 września embarga na wywóz ukraińskich dóbr rolnych do Europy, to Polska takie embargo naloży jednostronnie. Zdaje się, że Polska w tym się sprzymierzyła, tam ze Słowacją, z Znaczy, Węgrami. No nie sprzymierzyła się, tylko to jest problem wszystkich tych krajów sąsiednich. Tak, tak, tak. To nie jest problem dla Litwy, dlatego że Litwa po pierwsze nie graniczy z Ukrainą, a po drugie nie ma konkurującego z ukraińskimi produktami sektorów rolnych tak naprawdę, bo to jest inna skala. Tak. Tymczasem tamte kraje mają. I jaki tutaj pojawił się problem? Mianowicie, kiedy Ukraina została napadnięta przez Rosję, państwa europejskie solidarnie, żeby ukraińskie dobra rolne mogły być eksportowane do państw trzecich, do Afryki, Azji, Ameryki Południowej, z ominięciem blokady portów na Morzu Czarnym, bo Rosja to zablokowała, a te towary rolne były zakontraktowane, no to żeby można było je eksportować przez europejskie porty, zniesiono wtedy większość procedur dotyczących wwozu ukraińskich produktów rolnych do Europy. Z myślą o tym, żeby można je było reeksportować. No tak, żeby pomóc Ukrainie. Tak. Tymczasem, ale zdaje się, że jacyś oligarchowie korzystali z tej sytuacji i naginęli na swoją korzyść. Tak. Oligarchowie tą sytuację zaczęli wykorzystywać w sposób nadużywający. Bo wiadomo, że te kontrakty w państwach trzecich no to są mniej warte niż cena, za jaką można sprzedać produkty rolne w Europie. Więc oni po prostu zaczęli bezprawnie sprzedawać takie rzeczy jak pszenica techniczna do polskich mlynów spożywczych. Tak, tak. Czym się różni pszenica techniczna od spożywczej? I do czego służy? Najczęściej, bo pszenica spożywcza, przykładowo, to jest taka, z której produkuje się jedzenie.
Tak. A więc paszę mąkę, też? Chleb, paszę to już z pszenicy technicznej. A właśnie. Bo czym się one różnią? Przy zbiorach jest mierzony poziom wilgotności ziarna i od tego zależy zakwalifikowanie, czy jest techniczna, czy spożywcza. Mhm. Dlatego, że jak jest bardziej zawilgocona, to tam mogą spory grzybów się rozmnażać, te grzyby potem mogą prowadzić tam do zatruć ewentualnie i tak dalej. Więc to się wykorzystuje w przetwórstwie wtórnym, tam gdzie nie grozi temu spożycie. Więc produkuje się z tego, dajmy na to, spirytus, jakieś kleje, inne rzeczy. Czyli takie produkty techniczne. Więc wiadomo, że ta pszenica techniczna, ona jest też, ma niższą wartość. Tak. Natomiast no, doszło do dużych przypadków, kiedy duże partie pszenicy technicznej były sprzedane polskim mlynom jako pszenica spożywcza. A to już w ogóle jest ten... To jest przestępstwo. Przestępstwo, no. No i w związku z tym, że jeżeli bez kontroli się wszystko wpuszcza do Europy, to nie ma możliwości też tego kontrolowania później wewnątrz kraju już. No bo przecież nie będzie się wsadzało na każdy wagon, na każdą ciężarówkę urzędnika, który będzie pilnować, gdzie to i jak jedzie. I przecież wiemy, że to też no, nie daje gwarancji. To stwierdzono, że się zablokuje, bo jedna rzecz to to, że to służy działalności przestępczej, a dwa, że to psuje rynek dla polskich rolników, którzy są wyborcami w polskich wyborach. Które będą niebawem. Tak. No i to jest duży problem dla po prostu no, każdego polityka rządzącego w Polsce, bo zezwolenie na taki proceder z jednej strony jest bezprawiem, z drugiej strony też wyborczo po prostu odbije się czkawką. No i niestety no, po stronie ukraińskich polityków nie widać dobrej woli, żeby tą sprawę jakoś załatwić bez publicznych demarszy. Tak, żeby przynajmniej zakulisowo to jakoś załatwić. Inna sprawa, że to oczywiście te nastroje są też podsycane, podburzane. Właśnie po to, że w ten sposób Rosja gra na czas. Bo tu już możemy płynnie przejść do Ukrainy za chwilę, bo tak naprawdę Rosji kurczą się rezerwy finansowe, ludzkie, wojenne ogólnie. I natomiast Rosja ciągle tą wojnę może wygrać przez to, że Ukrainę skłóci ze wszystkimi sojusznikami. I zostanie ona po prostu pozostawiona sama sobie, a wtedy Rosja po prostu na Ukrainie wygra poprzez korupcję, poprzez złodziejstwo, poprzez skłócenie ludzi. I ostatecznie bowiem Rosja nie musi zajmować Ukrainy po to, żeby tam zapanował ruski mir. Wystarczy, że będzie tam panować konstrukcja korupcja i bałagan. Dobrą niewątpliwie nowiną jest to, że w prasie amerykańskiej czynniki oficjalne chyba po raz pierwszy ogłosiły, że Ukraina otrzyma w końcu pociski dalekiego zasięgu do wyrzutni HIMARS, czyli Atacams. Te, które ponad 300 kilometrów. Tak. Tak. To właśnie i to może być rzeczywiście bardzo duża zmiana jakościowa. No właśnie, co stało się, że w końcu ta blokada została przełamana? Mianowicie... No to bo trochę ich, powiedzmy sobie szczerze, że im zajęło troszeczkę, więc... Tak, bo tu trzeba wyjaśnić, że w amerykańskim establishmencie no istnieją właściwie dwa takie obozy, które mają różne trochę podejście, więc jest obóz tak zwanych, jak to Niemcy nazywają, Russlandverstander, czyli takich rozumiaczy Rosji. Ogólnie ten obóz, system wierzeń tego obozu w kontekście rosyjskim sprowadza się do tego, że Rosji pokonać się nie da, trzeba się z nią dogadywać i minimalizować straty. Bo jeżeli Rosja się za bardzo przyciśnie, no to ona wywoła wojnę atomową i ogólnie będzie bardzo źle. To w obecnym establishmencie no to dwie najbardziej takie wskazywane jako należące do tego obozu figury wskazuje się doradcę prezydenta do spraw bezpieczeństwa narodowego Jake'a Sullivana, no i szefa sztabu głównego generała Milleya, który kiedyś zasłynął
tym, że gdyby prezydent chciał wywołać wojnę z Chinami, to on by swojego chińskiego odpowiednika o tym zawczasu poinformował. Mm-hmm. No więc... Już za sam taki fakt nawet nie powinien być generałem, ale to już... Znaczy no... Ale to już jest tam bardziej osobiste. Nie wchodząc za bardzo w wewnętrzną politykę amerykańską. Mm-hmm. Natomiast no, część... No tak, ale ja bardziej mówię na logikę, nawet nie... Nie na logikę taką polityczną, tylko że, no wiesz, no to już znaczy, jednak no akurat, jest poważne... No to tak naprawdę graniczy z przestępstwem, chociaż inna sprawa, że tego rodzaju deklaracja, ona ma charakter bardziej publicystyczny. Mhm. Natomiast gdyby rzeczywiście w taki sposób postąpił, no to w sytuacji wojennej za takie rzeczy jest Trybunał Stanu. Ale... To jest inna sprawa. No i właśnie ten obóz, to byli ci sami ludzie, którzy mówili, że Ukrainie nie trzeba pomagać, bo za 3 dni będzie po ptakach, Rosja ją tam zdobędzie i tak dalej. O Ukrainie trzeba pomagać? Że nie trzeba pomagać. Tak, temu. Więc dokładnie to samo, co mówił i robił establishment niemiecki. Mhm. Przy czym Niemcy byli o wiele bardziej szczerzy i otwarci, bo oni ambasadorowi Ukrainy, Andriejowi Mielnikowi, wtedy to powiedzieli po prostu w twarz. Mhm. Że bez sensu jest wam pomagać, za 3 dni będzie pozamiatane i z twoim następcą, czyli ambasadorem Rosji, mhm. w Berlinie my się dogadamy. Nastąpiło, że ten impas został przełamany. Mhm. Faktycznie no, seria udanych ukraińskich ataków przeciw celom rosyjskim. Bo z jednej strony to ostrzeliwanie dronami Moskwy, fabryk uzbrojenia przy granicach Ukrainy, mhm. lotniska w Pskowie, tak. czyli naprawdę dalekie dystans, o wiele no dalszy tak, niż sięgają Atakamsy. No tak, no bo Psków jednak jest bardzo blisko granicy z Estonią i niedaleko od Łotwy, więc... Tak, no i zniszczenie rosyjskich radarów przeciwlotniczych na platformach mhm. wiertniczych u wybrzeży Krymu, co po prostu pokazało, że no co, Ukraińcy im to porozwalali, odpowiedzi nie ma, mhm. no więc... No teraz niby jest jakaś tam ofensywa na te miasta różne tam, czy to Awdijivka, czy ten, ale jak to dalej będzie, no to nie wiadomo, bo jest Rosjanie ofensywa. Już nie wiadomo ile miesięcy próbują. I... Ale jest też ukraińska kontrofensywa, mhm. która do Robotyni się mhm. tam przebija. A Robotynie to już jest przy Tokmaku, czyli bardzo ważnym węźle komunikacyjnym prowadzącym do Krymu. Mhm. I zajęcie Tokmaku oznaczałoby już bardzo solidne zerwanie komunikacji logistycznej z Krymem, bo tam idą podstawowe linie kolejowe. Mhm. Wbrew... Ale właśnie most krymski nie został znowu zaatakowany przypadkiem? Też, ale akurat most da się w miarę łatwo zreperować. Mhm. Tory kolejowe wysadzone nawet, mhm. da się też zreperować. Są specjalne kolejowe oddziały wojsk inżynieryjnych, mhm. które takie rzeczy umieją robić. Natomiast jak się kontroluje węzeł kolejowy, to jest o wiele groźniejsze, dlatego że czym innym jest, kiedy pociąg musi zaczekać, aż zerwany tor się znowu postawi, ale on dojedzie do celu, a co innego, kiedy on dojedzie, ale do węzła kontrolowanego przez siły przeciwnika, mhm. który po prostu go przejmie. Mhm. I to jest dla Rosji o wiele bardziej bolesna rzecz. Natomiast no, pojawia się oczywiście pytanie, czemu ten kontratak ukraiński przebiega tak wolno. I na to pytanie cały jest... Cały czas brak samolotów? Między innymi brak samolotów, bo to są żołnierze szkoleni w strukturach natowskich, mhm. ale już teraz zidentyfikowano kilka problemów. Po pierwsze, problem mieszanych sztabów. Tak. Bo wysyła się na szkolenia część sztabowców, którzy potem wracają i oni znają pracę sztabową i język operacyjny natowski. Tak. I rozmawiają z tymi, którzy nie byli w ten sposób przeszkoleni. No tak, to już i którzy trochę. Mówią jeszcze sowieckim językiem sztabowym i operacyjnym. Tak. I to znaczy, że faktycznie jeden sztab stanowią dwie grupy ludzi, którzy się ze sobą nie dogadują. Mimo to, że teoretycznie rozmawiają w tym samym języku. Tak. I druga sprawa to jest kwestia też sprzętu, zarówno ilości,
jak i wykorzystanie. Bo przełamywanie linii obronnych wojska natowskie ćwiczą przy założeniu istnienia wsparcia lotniczego. Tak. Tymczasem wsparcia powietrznego Ukraińcy nie mają. Nadal, no. No dlatego, że po prostu jego w tym momencie nie ma. Ale atakamsy już dają pewną osłonę powietrzną, dlatego, że jeżeli się porozwala zagłuszacze i radary rosyjskie w zasięgu 300-450 km, to daje możliwości operowania szerszego zarówno dronami, jak i zbliżania się swojemu lotnictwu. Mhm. Więc to rozwiązuje tak naprawdę pewne problemy już. No tak. Inna sprawa, że oczywiście jeszcze nie do końca rozwiązuje problem krokodyli, czyli rosyjskich kamowów K-52, naprawdę bardzo potężnych helikopterów szturmowych. To są nowoczesne helikoptery, czy to są jeszcze z czasów sowieckich? To są z czasów sowieckich, ale właściwie większość tego rodzaju sprzętu pochodzi z tamtej epoki. Mhm. Również na zachodzie. Ale to jest nadal sprzęt bardzo niebezpieczny. Mhm. Trzeba też pamiętać, że one przechodziły modernizację. Tak. To nie jest tak, że jakiś helikopter, jak został wyprodukowany w 1984 roku, to on do dzisiaj ma tą samą awionikę, sprzęt i tak dalej. Były modernizowane, były komputeryzowane na różne sposoby. To samo dotyczy sprzętu zachodniego. Przecież armia amerykańska nadal ma na wyposażeniu helikoptery Huey, które pamiętają czasy wojny w Wietnamie. No tak. Tak, tyle tylko, że dzisiejszy Huey z wietnamskim Huey, jedyne, co ma wspólnego, to, że rzuca podobny cień na ziemię. Cała reszta, awionika, silnik, osprzęt, elektronika, pancerz jest zupełnie zmieniony. I w ten sposób wiele tych systemów uzbrojenia jest modyfikowanych. I kamowy, no to właśnie te krokodyle, aligatory, to jest sprzęt nadal bardzo poważny. To jest latający czołg po prostu. I de facto... I nawet dysponując nowoczesnymi środkami obrony przeciwpowietrznej na bliskim dystansie, tak jak to są polskie wyrzutnie ręczne, przeciwlotnicze Piorun, to i tak nie gwarantuje zestrzelenia takiego helikoptera, czy nawet przeżycia jego ataku, więc nie wolno tego lekceważyć. No tak. Ale z drugiej strony kolejna dobra wiadomość jest taka, że Rosjanom się kończą albo ubywa znacząco pocisków artyleryjskich i muszą teraz prosić o wsparcie nie kogo innego, tylko Kim Jong-una. Tak, tak, to widziałem to. To jest, co ciekawe, Kim Jong-un właściwie on posiada, z tego co wiem, sprzęt sowiecki jeszcze, ale tyle, że nie jestem pewien, że taki zmodernizowany. Ale pociski artyleryjskie, takie najbardziej standardowe, do zwykłych armatohaubic, one właściwie niewiele się różnią. I do takiego tępego strzelania ogniem osłonowym, który po prostu nakrywa jakiś teren, one się nadają i one mogą leżeć w składach 50 lat, nie starzeją się, to nie jest paliwo rakietowe, które tam paruje albo zmienia się jego skład. Więc w związku z tym, a tego Kim Jong-un ma chyba największe zapasy na świecie spośród wszystkich krajów, większe niż Chiny. I przy odpowiedniej logistyce to jest wsparcie rzeczywiście bardzo, może być potencjalnie poważne. Tak. No, jestem bardzo ciekaw, jak będzie wyglądał ewentualny transport tego wszystkiego i czy faktycznie Kim Jong-un zgodzi się na to, żeby jednak Rosję w tym zaopatrywać masowo, no bo wiesz, on też nie będzie chciał się odsłonić, bo przecież on się niby boi Zachodu. No to niby prawda, ale też to daje do myślenia, że właśnie co się dzieje, kiedy pozwala się Rosji zainstalować gdzieś satelicki wobec siebie rząd. Po prostu w razie jakiegoś konfliktu, no to on się po prostu staje także współuczestnikiem rosyjskich zbrodni i rozszerzeniem tego ruskiego miru. No, generalnie... I dlatego nie wolno Ukrainy
odpuścić, nie wolno zostawić na pastwę Rosji Gruzji i nie wolno pozwolić na wchłonięcie przez Rosję Białorusi, czy instalowanie prorosyjskich rządów gdziekolwiek w ogóle na świecie. No tak, z tą Białorusią to też jest w tej chwili. Ostatnio rozmawiało się nawet o tym, żeby rozważa się nadal zamykanie kolejnych przejść granicznych z Białorusią, tylko że no od gdzieś ponad tygodnia o tym już nie słychać. No ale mówi się o tym, że mogą zamknąć przejście graniczne Soleczniki, Bieniakonie. No być może przyjdzie i na to czas. Tak, i także Kotłówka Ławaryszki, który jest blisko Wilna. No i nawet niektórzy mówią o zamknięciu przejścia granicznego Rajgród Przewałka, tam w kierunku Grodna. No cóż. No to będzie widać. Tymczasem zobaczyć, to będzie widać. Do Białorusi jeszcze wrócimy, a tymczasem bardzo serdecznie dziękujemy za uwagę. To był program Przegląd na antenie Wielokulturowej Telewizji Regionalnej BMTV. Zachęcamy także do śledzenia nas na Facebooku, YouTubie i na naszej stronie bmtv.lt. Dziękujemy. Bądźcie zdrowi.